Gdzie byłeś? Poszła. Gdzie byłeś? Lumpowałeś się. Poszła. Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej ma ponad 115 lat, a przekaz utworu wciąż jest aktualny. Po raz piąty w Rudnikach odbyło się narodowe czytanie, do którego zaproszono osoby reprezentujące różne środowiska. Przedsięwzięcie międzypokoleniowe. Zjawiają się tutaj osoby, które na co dzień się zajmują przeróżnymi rzeczami zawodowo, które są w różnym wieku. I myślę, że o to chodzi, o to wspólne czytanie. Każdego roku czytamy inny utwór. Przede wszystkim zachęcamy do czytania naszej literatury i tutaj akurat jeśli chodzi o moralność pani Dulskiej, myślę, że przesłanie ponadczasowe. I myślę, że każdy z nas powinien się zastanowić, ile w każdym z nas jest tej dulszczyzny. I myślę, że to przesłanie właśnie na tegoroczne czytanie. Widzi mamcia, co mam pod nosem? Wąsy, a nie mleko, więc... Jak ty wyglądasz? Jesteś zielony. To modny kolor. Narodowe czytanie organizowane jest pod honorowym patronatem pary prezydenckiej już od 10 lat. Akcja promuje czytelnictwo i polską literaturę. Młodzież bardzo mało czyta lektur, więc myślę, że taka akcja, zwłaszcza dla tego młodego pokolenia, jest bardzo ważna, ponieważ promuje tę naszą polską tradycję, polską kulturę, w której jesteśmy po prostu zakorzenieni. Książki powinny towarzyszyć nam od takich najmłodszych lat, dlatego czytamy dzieciom małym, czytamy starszym, dlatego czytamy, jest tyle lektur w szkole. To jest ważne, czytanie to wiedza, to bogactwo. Scena przedstawia salon w burżuazyjnym domu. Dramat piętnuje obłudę i zakłamanie, potępia zło. Napisany jest w sposób komediowy, utwór nazywany jest tragifarsą kołtuńską. Te problemy, które się tam pojawiają, te zachowania ludzkie, bo przecież jest to krytyka ludzkich zachowań, że własne brudy pierze się w swoim domu, ale w swoim domu się dzieje to samo, co ta pani Dulska krytykuje u innych ludzi i na zewnątrz. Także jest to zawsze aktualne. Przekaz aktualny, ponadczasowy może? Ponadczasowy, oczywiście, że tak. Narodowe czytanie, które co roku odbywa się w parku w Rudnikach, było okazją do promocji czytelnictwa, ale także do przemyśleń związanych z moralnością pani Dulskiej. Gorszych biorą. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Wyrażę się inaczej. Ciągle myślisz, że jesteś w towarzystwie kokocic. Takie dobre towarzystwo, jak i inne. A potem, co mamcia wydziwia na kokotki, niby to i u nas nie ma kokot w kamienicy, sama mamcia wynajmowała tej z pierwszego piętra.